Witam wszystkich bardzo serdecznie już w kolejnym odcinku z sezonu 6 Minecrafta na modach z Safe Mode. Jak widzicie po moim rynsztunku, tak, szykujemy się na pokonanie bossa. Był ze mną jeszcze Remedy, ale coś go wywaliło, już od 15-20 minut na niego czekam, nie ma go. No ale dobra, najwyżej jak się dołączy, to później go dorzucę jeszcze do rozmowy i do odcinka, ale to później. Dobra, pierwsze co, wiecie co, tak się zastanawiałem, jak już miałem naciskać rozpoczęcie nagrania, że przydałoby się zebrać troszeczkę więcej butli z tlenem, bo nie wiem, co nas tam będzie czekało na dole dungeonu. Mamy już zbroję zenchantowaną na protection, tutaj tyle levela, ile udało mi się nazbierać. Troszeczkę mamy enchantingu, prawda, mamy broń. Tu zainwestowałem prawie 30 levela, 30, nie, 25 jakoś zainwestowałem. Najprostszy level, a czy najprostszy sposób na nabijanie level, a nabijanie poziomów naszych broni jest wbrew pozorom nabijanie ich pojedynczo. Zauważyłem, że pierwszy level protection zabierał mi jeden levela, natomiast jeśli chciałem od razu wziąć drugi, zabierało mi 5. Natomiast jeśli wziąłem pierwszy za jeden, a później go polepszyłem na drugi, to kosztowało mi to 3. Więc łącznie level drugi kosztował mnie 4 levela, a nie 5. Taka fajna zależność, którą zauważyłem, więc naprawdę jeśli macie coś polepszać, polepszajcie po jednym levelu. Przeważnie jest to tańsze. Oczywiście polecam najpierw sobie poobliczać, żeby później nie było, że to wszystko tak przeze mnie, że więcej was kosztowało wykonanie tego. Dobra, dungeon. W dungeonie będzie nas czekało sporo mobków. Niestety, moje Night Vision Googles nie dają mi lepszego widzenia. Wiecie co, naprawdę myślałem, że jak je wykonam, a troszeczkę je craftowałem, zresztą Remedy może to potwierdzić, a i nie mam jedzenia. Dobra, więc jak mówiłem, Remedy może potwierdzić, że tutaj troszeczkę czasu poświęciłem, żeby skraftić sobie te okularki z myślą, że dzięki temu wy będziecie mieli jaśnie i jednocześnie ja będę miał jaśnie, bo ja wam mogę to rozjaśniać w aplikacji. Ona powoduje minimalne wtedy cięcia, wiemy, z tego świadomy, ale dzięki temu macie wy jaśniejszy obraz. To są jeszcze gorące meteoryty, widzę. Ciekawe. Tu musiały dopiero co niedawno spać, albo chunk się, albo spadły, chunk się nie załadował, bo ja nie byłem w grze i temu tak to widnieje aktualnie. No dobra, nieważne, mniejsza z tym. No, myślałem po prostu, ja będę miał jaśnie, bo dla mnie, uwierzcie mi, też jest strasznie ciemno. Ja też prawie nic nie widzę. Chyba, że teraz jest noc, a no nic mi to nie da, nawet żeby pochońce będę stawiał po kolei. Dlatego też troszeczkę to irytujące dla mnie, ja aktualnie nawet mobków nie widzę, którzy tutaj mnie próbują zaatakować. Też mogłem wziąć sobie, szczerze mówiąc, pochodnie, żeby tam rozjaśnić sobie na dole cokolwiek. No to by nie było takie głupie, tak szczerze mówiąc. Dobra, wziąłem więcej pochodni teraz ze sobą i spróbujemy teraz zejść do naszego dungeonu, jednakże pierw wolałbym dla świętego spokoju pozbyć się tych creeperów, ale nie wiem, czy mam lagi, czy co. Halo, panowie i panie creeperki, co się z wami stało? Możecie mi na to pytanie odpowiedzieć? Chcę was trzepnąć, a nie za bardzo mam taką możliwość. Dobra, musiałem zrobić tutaj jeszcze restart, ale już jest wszystko w porządku, więc spróbujmy zejść do tego dungeonu, co mam na dole. Nie wiem, co tam mnie czeka, jeszcze nigdy w takich dungeonach nie byłem. Na szczęście już jest dzień, więc troszeczkę jest jaśniej i dla mnie, i dla was. Więc no dobra, zobaczymy, co nas tutaj będzie czekało. Na razie jakoś w miarę bezpiecznie spróbuję zejść. Żeby tutaj oczywiście, nie wiem jak tutaj z upadkiem będzie, więc przekopiemy się w dół i pewnie zaraz tutaj troszeczkę nas mobków będzie czekało do zabicia. Jeszcze możemy zejść aż do tego poziomu, tu już mamy, widzicie, spawner, więc też skakujmy, spróbujmy szybko rozwalić go, żeby nam on nie przeszkadzał. Okej, okay. Spawnera już nie ma, obu spawnerów, tak szczerze mówiąc. I dostaliśmy za to Crystal Soul Essence. Ciekawe. I teraz tak, tutaj jak widzicie, po drodze będą torcze. Jednakże to są takie, które się nie świecą. O, widzę już kolegę pierwszego. Dzień dobry, ja stałem Jolkę. Okej, dobra. Pierwszy padł.
Teraz tak, o, tutaj nasz kolega jest oczywiście, na szczęście jest, jesteśmy troszkę w lepszej sytuacji. A jajko, kurczaczki, zablokowałem się. Dobra, dobra, czekajcie, ha, żeby go zajmę, muszę rozwalić to, dobra, 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 dobra. Ściachamy, ściachamy go, ściachamy. Dobra, 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 szybko rozwalamy spawner. Ojejku, 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 z tym szybko spawner to troszeczkę przesadziłem, jak widzicie. Może to szybko nie było, ale dobra. Jesteśmy dalej, więc chodźmy dalej, oczywiście dając pochodnie wszędzie po kolei. I postarajmy się nie zginąć. Creeper. Okej, okay, na szczęście mamy lepszy miecz, bo jest sharpness. Ojejku, to jest ten wkurzający, nie, to jest ten zwykły na szczęście. Zombiaczek. Więc tak, o, creeperki padły. Teraz trzeba rozwalić jeszcze ten spawner. O, oczywiście, wiecie co jeszcze, nie wiem po co te esencje są potrzebne. Zresztą, czekajcie, czy coś mi podpowie tutaj mój systemik? Jest Soul Cage, Soul Winding Shard, Soul Blade. Więc one są wymagane w takim razie, z tego by wynikało. O, popatrzcie, mam itemki. Fajnie, fajnie. Nic więcej nie ma, ale dostaliśmy pszczółkę. I co to za pszczółka w ogóle jest? Fajna. Ej, no to będzie ciekawa sprawa. Ale wiecie co? To, co jest mi niepotrzebne, odeślę już do systemu. Gdyż, no nie ma... O, to zabierz. Oczywiście system mi nie działa, jak widzicie sami. Dlaczego? Z bardzo prostego powodu. Otóż nie ma możliwości działania, bo nie są czanki załadowane. Dlatego też tutaj to będzie mi służyło bardziej tylko jako odesłanie tych itemów, a później je będę zbierał. Dobra, teraz tak, musimy jakoś sobie poradzić teraz z tymi szkieletami. To oczywiście nie będzie łatwe. Będę starał się od razu tutaj jeszcze oświetlać ten teren, żebyście wy więcej mogli widzieć. Ja również, żebym cokolwiek tutaj widział, co się tutaj dzieje wokoło mnie. Okej, dobra. Jest na razie dobrze, żyjemy, najedzmy się oczywiście na maksa i dalej lecimy. Tak, wreszcie u mnie będzie malutki survival na modach technicznych. Dobra, kolega też już padł. Okej, on padnie na dwa strzały, więc mogę na niego lecieć na hama. Dobra, kolejny przyjaciel. Tak, z tego co mi mówiliście, to boss, który tutaj na mnie czeka, będzie mnie rzucał po ścianach. Okej, okay, padł. Więc teoretycznie mówiliście, że on nie jest trudny, żeby się nie za bardzo nie przejmować. Iść na niego i powinno się spokojnie go zabić. Czy tak faktycznie będzie? To się już niedługo przekonamy, bo... No właśnie. Dobrze, że już się przekonaliśmy. Bo tutaj jest nasz bosik. Wow! Ale on zawala! Ej, dzień dobry! Ej, dzień dobry! Nie! Nie rzucaj mnie, ty chamie, jeden przebrzydły! Nie, nie rzucaj mnie! Nie rzucaj mnie! Jestem grzeczny, kochany! I nie wolno bić! Nie wolno! Ej, powiem wam, że nieźle! Tak szczerze mówiąc, on faktycznie mnie rzuca tylko po ścianach, ale nieźle, bo się blokuje co jakiś czas na którejś ze ścian, więc chyba faktycznie jest bardzo prosty z tego by wynikało. Na razie mi jeszcze nic nie zabrał, ale czekajcie, 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 się odsunę, bo ja nie wiem, czy on nie eksploduje, czy coś z tego typu. No właśnie, tak jak sądziłem, że eksploduje nam. I dostaliśmy klucz. I level, patrzcie, ile levela będziemy mieli. Dobra, jest kluczyk. Tier pierwszy dungeon, okay. Tu nas czeka oczywiście jeszcze troszeczkę mobów do pokonania. Oczywiście, wiecie, nie wiem, czy te moby, co tutaj nas czekają, są zaplanowane, czy też nie. Chyba nie są zaplanowane. Jejku, muszę się stąd wydostać jakoś. Dobra, dobra, dobra. Kogoś musimy zabić jak najszybciej. Naprawdę będzie kiepsko. Czekajcie, muszę się najeść. Wiem, że oni mi dużo na szczęście nie zabierają, bo mam zbroję zrobioną, więc tutaj jest plusik dla mnie, że tą zbroję udało mi się jednak wykonać, bo dzięki temu mam szansę przetrwać. I dobra, 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 zginął. Uff. I mamy treasure chest. Potrzebujemy klucz do tego. Okej. Klik. Kluczyk jest w środku. Otwieramy. I mamy schematy różnego typu. A co to jest za schemat?
Workbench Schematic, tier 2 rakiety, czyli to, co właśnie chcieliśmy uzyskać. I różne takie inne itemki, mniej przydatne, przecież mówiąc chyba w ogóle nieprzydatne w większości. Tak o, odrzućmy to, co możemy do naszego chesta, żebyśmy mogli pobrać te wszystkie itemeczki, które tutaj zyskaliśmy. To też wyrzućmy, to będzie nam mało przydatne, ale naprawdę, mamy wreszcie możliwość stworzenia naszej rakiety. Mogę tego to zabrać ze sobą, ten klucz ze sobą wziąć? Ej, klucz bym sobie zabrał, nie mogę. Szkoda, klucz byłby bardzo przydatny dla mnie. Tych bloków też nie zbiorę. Ale z glowstone'a, glowstone'a ja nie pogardzę, naprawdę. Glowstone się nam przyda zawsze. Ale zostaje może po jednej sztuce, żeby też ktoś oświetliło ten teren. Chociaż czy tutaj już będę wracał kiedykolwiek? Wydaje mi się, że chyba nie. Na Marsie czeka mnie boss, który będzie bodajże chyba Creeper, z tego co mi się wydaje. Jeszcze nie wiem, jak się z nim bić, ale spokojnie, pokonamy go również. Pokonaliśmy bossa księżycowego, to teraz czas na kolejnego. Dobra, teraz muszę się stąd wydostać, więc spotkamy się już na górze. Dobra, teraz tak o, tutaj powinniśmy mieć tak, jest nas, NASA Workbench. Go gdzieś trzeba postawić. Postawimy go na zewnątrz i zabierzemy. A dobra, na razie zobaczmy, co potrzebujemy, żeby skraftić tego naszego kolegę, naszą lepszą rakietę. Go postawimy na wolnej przestrzeni. Myślę, że nikt go nie rozwali. Tutaj jest nasze urządzenie. Tutaj kładziemy naszą recepturkę gdzieś. Dobra. A nie, dobra, jest next schematic, trzeba, żeby odblokować. Kładziemy teraz to tutaj, dajemy unlock. I dostajemy rakietę tier kolejny. Jest ona zmodyfikowana tutaj o kolejne bloki. Dobra, teraz sprawdźmy tutaj, jak ta rakieta wygląda. Tier, dobrze napisałem, czy źle, zaraz się przekonamy. Dobrze, tier 2 rakiety. I pierwszy. Czyli nie można zrobić upgrade'u, już od razu widzę, to jest żal. Wow, potrzebujemy skompresowany meteoryt w dużej ilości. Tier Buster, też meteorytów od cholerki potrzebujemy. To, wiecie co, te podstawy wokoło damy radę wykonać. Chesta jakoś tutaj bym miał. Bym postawił, o jest chest, dobra. Tutaj postawimy chesta jednego obok, do którego będziemy składowali te rzeczy, które już jesteśmy w stanie wykonać. Nie będzie ich dużo na pewno. Dlatego też aż się prosi o powrót na naszą ojczystą planetę, tak się wyrażę, żeby zdobyć jakieś, znaczy przejście do Netheru, bo jak sami widzicie, tutaj będzie troszeczkę zabawy teraz, żeby to wszystko uzyskać w taki prosty sposób. Czekajcie, ja mam chyba w tamtej bazie wypadowej paliwo i zaraz podmontujemy wszystko, żeby polecieć na Overworlda z powrotem. Dobra, wszystko jest już wybudowane, paliwo w środku. Teraz tak, oczywiście ładowanie paliwa i polecę do Overworlda. Tam już włączę nagrywanie, stworzymy sobie portal do Netheru. Mam już książkę myskaftową, która mnie prowadziła do naszej kopuły, naszej bazy głównej, którą kurczę muszę wreszcie budować. O, czekajcie, bo tutaj widzę meteoryt spadł na naszą bazę. To jest dobry test zobaczenia, czy coś nam rozwalił. Czy te bloki akurat wytrzymują spadanie meteorytu? I powiem wam, że chyba wytrzymują. Meteoryt sobie stoi na naszych blokach, nic sobie z tego nie robi, nic nam nie rozwalił, bo wszystko stoi poprawnie, więc z tego wynika, że Tin Decorate Block wytrzymuje spadanie meteorytu. I to jest bardzo dobra informacja, bo dzięki temu już wiem, że na tym terenie mogę postawić sobie Chunk Loader, który załaduje mi ten cały... Znaczy te wszystkie chunki tu wokół, to będzie to jest spory chunk ladder. Ta baza będzie rozbudowywana tutaj w tył, ale to będzie rozbudowane na live'a, które będą się pokazywały o różnych porach. Przez ten czas świąteczny planuję tą bazę już całą wykończyć, wybudować bardziej w tył. I no zobaczymy, jak to nam wyjdzie w praniu. Więc dobra, więc ja lecę teraz do Overworlda i spotkamy się już na miejscu. Dobra, jesteśmy na Overworldzie i znalazłem tutaj ufolutka. Tak. Tak, siemka wszystkim. Tak, jak spadaliśmy teraz tutaj do Netheru, to ja spadałem w spadochronie, czyli miałem spadochron oraz spadał drugi spadochron z chestem,
którzy na ten sposób tą, nawet nie wiem, czy możemy to zebrać. Nigdy nawet nie próbowałem tego zbierać. A jak, zbieramy to jako zwykły chest. No ale dobra, nieważne. Kurczę, księga mi wyleci chyba. Straciłem księgę. Naszą powrotną. Nie, dobra, już mam. Dobra, teraz szybciutko możemy wybudować nasz portal do Netheru, w którym zaznaczymy sobie książkę. Czyli standardowo będziemy budowali go w tej formie małej, żeby tutaj nie marnować miejsca. Do Overworlda księgi nie będziemy mieli, dlatego też stawiamy to obojętnie gdzie, bez, wiecie, wielkiego ozdobienia tego, bo to nie ma sensu. Tu i tutaj jeszcze dwa. I możemy odpalić nasz portal. Ja zdziała. Może skakiwać jako koło pierwszy. Jak przeżyjesz, to ja wtedy wejdę. Nie no, żartuję. Też idę. Kurde, trzeba tam załadować tamten chunk. Znaczy to w ogóle cały net trzeba załadować. Będą lekkie lagi pewnie na początku. Ale zobaczymy. Aaa, co się dzieje? Halo. Dobra, jesteśmy już w Netherze, załadowały się czanki, więc już lagów aż takich wielkich nie ma. Tu chwilę sobie pochodziliśmy, wybuchło mi kilka razy... No dobra, coś pode mną. Nie wnikajmy, o co chodziło. I możemy sobie teraz w tym miejscu spokojnie postawić książkę powrotną do naszej krainy i trzeba zaznaczyć, gdzie my będziemy się teleportować. Jako, że oczywiście to jest Nether, więc tutaj drewno się pali, to ja inteligentnie postawię tutaj drewniany blok, na którym cię będziemy teleportować. Więc stanę idealnie teraz na nim. I bierzemy tak o link panel. Skórę tworzymy. Unlinked. Linking book. Klikamy i mamy już książkę powrotną. Linking book. Wracamy do... Takie księgi tam zrobię dwie. Na wszelki wypadek, jakby coś się mi popsuło gdzieś tam. Oczywiście jedna wyleciała mi. Standardowo zresztą. Musimy ją zebrać. I jedną z tych książek odeślijmy od razu już do naszej, na naszą krainę. Jestem na księżycu. No właśnie, tak się zastanawiałem, czemu tam mi się czanki załadowały nagle. To weź tam jednego bookstanda. Ale wiesz, że jak się brzeg się... O kurde, wpadłem w dziurę. Co się stało? Wpadłem w dziurę. Ty w dziurę wpadasz, wiesz co? Dobra, to za chwilę pokopię, poszukam jakichś surowców ciekawych. Tlenu nie było. U nas jest bida surowcowa. Potrzebujesz coś ci wysłać? Jakiś tlen tam mam jeszcze u siebie. Nie, ja wyjść nie mogę. O, mam deskę, dobra. Się przyda nam, bo... No usłyszałem syczenie. No i właśnie, znowu eksplozja, jak widzicie. Tak to się prezentuje. Że kopiecie sobie cokolwiek w Netherze i macie możliwość na losowe eksplozje. Jest to tak strasznie irytujące, że to jest masakra. No nie, no działko. Tylko trzeba bardzo teraz słuchać, jak się kopie. Coś nie syczy jak teraz, uciekamy! Uwaga! I nagle na czacie pojawiło się Nuke has been charged. Nuke od razu. Oj, wow, co to jest? Jakieś kurcze potwory dziwny. Taki jak jest przy fortecy, prawda? Tylko że netherowy. Ej, znowu. Ej, skąd on jest? Tam na górze się one tworzyły. I jest kolejny, będzie się tworzył chyba. Czekajcie. Netheraka troszeczkę mi szkoda, no ale podsadzę się nim i spróbuję zobaczyć, co tam jest w środku. Co tutaj za tym blokiem jest? A i to jest dla łopaty. Nie, tutaj nic nie ma. Więc one wyszły z normalnych bloków, z tego by wynikało. Tam jest jakiś potworek, jak widzicie go na mini mapce. Spróbujmy się do niego wybrać. Nie wiem, czy on jest przypadkiem gdzie indziej niż ja jestem. Redstone. Kurde, znowu! Losowe eksplozje są wkurzające. Co chwilę występuje. Aha, i przy losowych eksplozjach mogły te potworki wyjść. Chyba. Co by wynikało. Kurcza! Małe gówna są wkurzające. Aha, schowały mi się teraz? Nie, są! Jest, kurczę, mentak głupi. Okej, dobra, padł. Nie wiem, czy to wszyscy, czy też nie.
Aj, znowu księga mi wyleciała. Dobra. Jeszcze tutaj chyba ktoś był. Kurczę. Ej, no ich jest tutaj od cholery się tworzy. Czekajcie, tutaj gdzieś widziałem je. A, jest, kurczę. Wyleciał mi nic od nic zowąd. Tutaj już nie ma żadnego, więc spokój. Dobra, odleć tym kolejną partię itemów. Żeby wiecie, w razie czego jakbym zginął, żebym tutaj nie miał problemów z brakiem przedmiotów. Przepraszam. Dobra, to też przerzucimy, to też. No i dobra. Ja tu jeszcze chwilkę polatam, coś pozbieram. I zaraz zobaczymy, czy coś jeszcze zdołamy zrobić. Ej, dobra, już jesteśmy z powrotem. Tak, z Remedy Brugge tutaj miał malutkie problemy z przeżywalnością. Nie będę mówił dlaczego. Tak, tu mamy nasze dwie książki. Tu mamy do Overworlda. Ta książka zniknie za jakiś czas. Na razie zostawimy ją i do Netheru, tutaj będziemy korzystali. Wszystkie te książki pójdą oczywiście do naszej kopuły. Wszystkie te maszyny też będziemy przerzucali, ale to na live'ach, jak mówiłem. To w takim razie dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka. Komentujcie, subskrybujcie, dawajcie do ulubionych, polećcie znajomym łapki w górę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. To pa pa wszystkim. Pa pa.